Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją. Duchowa rozgrzewka, witam w kolejnym odcinku. Chciałbym teraz nad dwoma kolejnymi wstępnymi uwagami do ćwiczeń duchowych Świętego Ignacego się zatrzymać. Pamiętamy kontekst, że Ignacy dawał te uwagi do przeczytania osobom, które mają za chwilę rozpocząć ćwiczenia duchowe, czy jakby przygotować mają osoby, te uwagi mają przygotować osoby i towarzyszy duchowych, i tych, którzy będą odprawiali ćwiczenia do lepszego przeżycia tych ćwiczeń. I tu ta 11 i 12 uwaga, one są też jak zwykle ciekawe, pokazują pewien geniusz Świętego Ignacego i jak bardzo zależało Świętemu Ignacemu na tym, żeby człowiek spotykał się z Bogiem. I Święty Ignacy w 11 uwadze mówi o tym, jak powiedział tam w którejś wcześniej, że dał taką generalną mapę przed oczy. Mówi pierwszy tydzień o grzechu, drugi o życiu Pana Jezusa, trzeci o męce, czwarty o zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu, więc dał ogólną mapę, wiadomo o co chodzi. Ale teraz, w pewnym momencie, i to jest jakby uwaga, która jest, jak zaczniesz stawiać pierwsze kroki, to Ignacy mówi, temu, kto odprawia ten pierwszy tydzień, to niedobrze jest, żeby wiedział, co będzie dalej. Ale wyobraźcie sobie taki kontekst. Zacząłeś ćwiczenia duchowe, jest już cisza, wchodzisz, masz do odprawienia różne ćwiczenia, różne medytacje. Jak ta cisza wypełnia serce, to pojawia się coraz więcej jakiejś nudy. Potrzebujesz czymś wypełnić. Ignacy zauważył, dając ćwiczenia, że jak ludzie mają tą przestrzeń pustą, która ma pozostać pusta, bo mają wypełnić Bóg, to mają tendencję, żeby wybiegać, wtedy rozkminiać, co będzie dalej, co będzie na kolejnych etapach. Ja sam pamiętam, jak kiedyś na ćwiczeniach duchowych w milczeniu przyłapałem się, że odprawiam medytację i już w trakcie medytacji sobie wyobrażam, jak głoszę ludziom to, co odprawiam. Rozumiecie to wybiegnięcie do przodu? Ignacy dobrze wiedział, że mamy takie tendencje. Był naprawdę świetnym towarzyszem duchowym. Mówi, uważaj, jak tak wybiegasz do przodu, to przestajesz być w kontakcie z samym sobą i z Panem Bogiem tu i teraz. To jest uwaga, która mówi, bądź w kontakcie tu i teraz. A kolejna uwaga też dotyczy człowieka, który już zaczął odprawiać ćwiczenia i pierwsza, druga, trzecia medytacja. Może najpierw trochę zmagania, może później jakieś zachwyty, bo pierwsze poruszenia duchowe. I po którejś z tych medytacji trochę to zaczyna być taki pokarm codzienny, jak już zaczynam się przyzwyczajać. I wtedy Święty Ignacy mówi, jak towarzyszy człowiekowi, to staraj się mu powiedzieć, żeby miał zadowolenie w duszy z tego powodu, że wytrwał. Zwłaszcza jeśli też jest w stanie strapienia. Powiedz, wytrwanie przy Bogu przez cały ten zaplanowany czas, tych na przykład 45 minut medytacji, to jest czas, w którym ty kochasz Boga. To trochę tak, jakby siedzieć przy ukochanej osobie, kiedy ona śpi. Czuwać przy niej może, gdy jest chora. Nie ma z tego wielkiej satysfakcji, nie? Jest trochę zmęczenia, ale popatrzcie, ile w tym jest miłości. Mówi, kiedy Pan Bóg jest dla ciebie taki, że nie masz jakichś wielkich poruszeń, wszystko w jakimś dużym spokoju się dzieje i włącza ci się, że fajnie byłoby uciąć ten czas modlitwy, pójść sobie na jakiś spacer, czy inaczej ten czas wykorzystać, to Ignacy mówi, jak towarzyszy człowiekowi, powiedz, żeby miał zadowolenie z tego, że wytrwał. Żeby rozumiał zawsze to, że jak zaplanował czas z Bogiem i ten czas z Panem Bogiem przeżył, to kochał. To kochał wtedy Boga. To był wierny postanowieniu, które podjął. To jego dusza w wierności, w kochaniu, także kochaniu, które nie ma zwrotnego takiego feedbacku przyjemnego. W takim kochaniu się wyćwiczył. To są właśnie ćwiczenia duchowe. Właśnie w takich sytuacjach ta dusza się ćwiczy, dojrzewa, wzrasta. Zwróć na to uwagę. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Kolejne dwie uwagi wstępne do ćwiczeń duchowych. Mam nadzieję, że podążanie za tą duchową rozgrzewką, kolejne kroki tej rozgrzewki rozpalają w was pragnienie odprawienia ćwiczeń duchowych. A może jest tak, że odprawiłeś takie ćwiczenia wiele lat temu i znowu ci się chce dzięki tej duchowej rozgrzewce. To też by było super, gdyby po prostu te uwagi Ignacego zachęcały do tego, żeby dzisiaj zrobić rozważanie Pisma Świętego, żeby dzisiaj zrobić rachunek sumienia, żeby dzisiaj zrobić jakieś ćwiczenie duchowe. Z taką myślą, że Bóg chce mi siebie dawać, że Bóg chce się udzielać ludzkiej duszy i że to nie jest jakiś totalnie tajemniczy świat, o którym nie wiadomo jak się poruszać, ale że są tam pewne reguły gry. Święty Ignacy w te reguły nas wprowadza. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dajcie kciuka w górę, naciśnijcie dzwoneczek, subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.